Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Rzeczniku, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Z uwagą śledziłem dzisiejszą długą dyskusję, która toczy się w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości. Sprawny, profesjonalny, działający uczciwie wymiar sprawiedliwości jest marzeniem wielu Polaków. Niestety póki co jest to marzenie, które nasze ugrupowanie, ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, zobowiązało się w swoim programie wyborczym zrealizować w trakcie wykonywania swoich obowiązków demokratycznych, z legitymacją demokratyczną, przemiany i zmian ustrojowo-demokratycznych, społecznych, jakie zachodzą i będą zachodzić w naszym kraju. Istotą, można powiedzieć, jądrem demokracji jest ten moment, kiedy politycy w czasie kampanii wyborczej zobowiązują się, można powiedzieć, zaciągają zobowiązania wobec swoich wyborców, że zrealizują określony program. I wystarczy przypomnieć, że właśnie w czasie kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość złożyło szereg zobowiązań związanych z reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym polskiego sądownictwa. Nie rzucaliśmy słów na wiatr, nie udawaliśmy, że chcemy pozorować reformę wymiaru sprawiedliwości. Traktowaliśmy z całą powagą i serio naszych wyborców i zobowiązanie, że zreformujemy polskie sądownictwo i że nie będziemy udawać. Tak samo zresztą jak składaliśmy zobowiązanie, że zrealizujemy program 500+, że będziemy wspierać polskie rodziny, że obniżymy wiek emerytalny, tak postanowiliśmy być tym ugrupowaniem, które podnosi standardy ułomnej polskiej demokracji, ponieważ realizuje swój program wyborczy, który zawarło w swoim programie i zawarło swojego rodzaju kontrakt z wyborcami. I myślę, że ta okoliczność, iż polskie społeczeństwo było do tej pory nieraz zwodzone i przyzwyczajone do zupełnie innej jakości standardów, kiedy politycy tuż po wyborach nabierali wodę w ustach i realizowali zupełnie inne zobowiązania niż te, które mieściły się w ich programie, że ta zmiana w tym względzie jest dobrą zmianą w zakresie jakości standardów demokracji, o której tutaj wiele dzisiaj było mówione i o której los i troskę wielu z pań i panów senatorów wyrażało swoje obawy. Więc od tego chciałbym zacząć, od pewnej konsekwencji, którą realizowaliśmy i realizujemy w ramach swoich działań. I przypomnę Państwu, że mieliśmy przyjemność już spotykać się wcześniej, między innymi w związku z realizacją innego ważnego elementu reformy wymiaru sprawiedliwości, do którego zobowiązał się nasz rząd, mianowicie reformy polskiej prokuratury. Mówiliśmy też oczywiście o innych zmianach, o zmianie, która zagwarantuje, że polskie dzieci nigdy nie będą odbierane z powodu biedy, o zmianach związanych z funkcjonowaniem różnych zawodów wokół polskiego sądu, zmianach zaawansowanych już w tej chwili, jeżeli chodzi o pracę komorników, biegłych. Te wszystkie projekty są już bądź na etapie prac sejmowych, niektóre z nich trafiły też do Państwa Izby, inne są w końcowej obróbce legislacyjnej pracy rządu. Ale dlaczego wrócę tu i do prokuratury? Dlatego, że jest rzeczą dość znamienną, iż repertuar argumentów, który wówczas był podnoszony przeciwko naszej propozycji połączenia na nowo Urzędu Prokuratora i Ministra Sprawiedliwości, czyli realizacji tego zobowiązania, które też zaciągnęliśmy w kampanii wyborczej, które też zdecydowaliśmy się lojalnie zrealizować, ten repertuar argumentów, można powiedzieć, dziś ponownie się powtarza. Mało tego, również adresaci tych zarzutów, które były wówczas formułowane, jak również autorzy rozmaitych opinii, można powiedzieć, są ci sami. Adresatem jest polskie społeczeństwo, które usiłowało się też wówczas straszyć tym, że rzekomo chcemy upolitycznić polską prokuraturę i robimy to z czystej chęci upartyjnienia i zysku politycznego, a nie po to, aby poprawić bezpieczeństwo Polaków i poprawić praworządność, a opiniujący i wyrażający tego rodzaju stanowisko są dokładnie wszystkie te same organa, które dziś również jak jeden mąż sprzeciwiają się realizacji zapowiedzianej w czasie kampanii wyborczej przez nas reformy sądownictwa. Jest powiedziane, że po owocach ich poznacie. Więc odwołam się do tych owoców krótkiego czasu funkcjonowania prokuratury w czasie, kiedy doszło do połączenia Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, bo wówczas, można powiedzieć, odwołując się tylko do swoich intencji, mogłem powiedzieć, że zamierzamy
tak zmieniać wymiar sprawiedliwości, tak zmieniać w obszarze prokuratury, później sądów, aby Polacy zobaczyli realną zmianę, aby zobaczyli dobrą zmianę, aby zobaczyli zmianę jakościową. No i jesteśmy w stolicy państwa, jesteśmy w Warszawie. Myślę, że każdy tu z siedzących doskonale zna historię, dramaty tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy w sposób brutalny byli wyrzucani z swoich mieszkań, domów, kamienic, przez czyścicieli tychże kamienic. Sprawy były opisywane przez media, pokazywane w telewizji. I co robiła poprzednio prokuratura? Ta prokuratura oddzielona od Ministerstwa Sprawiedliwości przez rządy Platformy Obywatelskiej i PSL. Co robiła? Zajmowała się głównie zamiataniem spraw pod dywan. Takie były fakty. Dzisiaj prokuratura, na której czele mam zaszczyt się znajdować i nią kierować, prowadzi już ponad 150 śledztw, które doprowadziły do zatrzymania procederu wyrzucania setek ludzi z kamienic. Ludzie wreszcie poczuli się bezpieczni, ludzie wreszcie poczuli w Warszawie, że państwo stoi po ich stronie. Dzisiaj w aresztach tymczasowych znajduje się już grupa wpływowych adwokatów i biznesmenów, którzy poprzednio czuli się całkowicie bezkarni, a jak się zachowywali, świadczą o tym jawne zeznania urzędników pani Gronkiewicz-Waltz, które są składane ze sprawą relacji medialnych przed Komisją do Spraw Reprywatyzacji Warszawskiej. I ta zmiana jakościowa nastąpiła. I myślę, że to była dobra zmiana w prokuraturze. Ale odwołam się do innego przykładu, który myślę, że też jest bardzo ilustratywny. Wszyscy się dzisiaj zastanawiają, również media, jakże krytyczne w swojej większości wobec rządu, który mam zaszczyt reprezentować, jak to jest, że w Polsce nagle jest nadwyżka, robi się budżetowa, że jest tak gwałtowny wpływ VAT-u, tych pieniędzy, których tak bardzo brakowało w ostatnich latach, których wszyscy wróżyli, że zabraknie na program 500+ i inne ważne programy społeczne, które ten rząd lojalnie, również realizując swój program wyborczy, uruchomił. Otóż ja mogę powiedzieć, my żadnych cudów nie czynimy. My po prostu odwołujemy się do prostej zasady, wystarczy nie kraść, a tak naprawdę wystarczy, żeby państwo działało i nie pozwalało kraść tym, którzy regularnie to państwo okradali, bo państwo było bezradne, bo państwo było teoretyczne, państwo praktycznie nie działało i dlatego też duże grupy przestępcze mogły w sposób bezkarny wyprowadzać na ogromną skalę gigantyczne pieniądze kosztem polskiego społeczeństwa, kosztem polskich obywateli, kosztem tych dzieci, które nie dojadały, jak wynikało z raportów Unii Europejskiej. To my zmieniliśmy to w sposób jakościowy, a zrobiliśmy to dlatego, że zmieniliśmy sposób funkcjonowania polskiego państwa również za sprawą, a może przede wszystkim za sprawą zmian, które nastąpiły w sferze działania polskich organów ścigania wymiaru sprawiedliwości, też poprzez realizację naszego programu, czyli połączenie prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości. Po prostu prokuraturą zaczęło się chcieć pracować, ponieważ pojawił się nadzór i pojawili się ludzie, którzy tego egzekwują. I to jest dobra zmiana w wymiarze sprawiedliwości, to jest dobra zmiana, którą można liczyć w pieniądzach, nie w tysiącach, nie w setkach tysięcy, nie w milionach, ale w miliardach złotych. Nie byłoby tego bez realnych zmian, które konsekwentnie realizując nasz program wprowadzaliśmy. Nie wspomnę tutaj o też lojalnym wywiązywaniu się z naszych zobowiązań związanych z zaostrzeniem odpowiedzialności karnej, polityki karnej w stosunku do sprawców groźnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności. Znajduje to na razie swój wyraz w działalności prokuratury, również w wnioskach kierowanych do sądów w stosunku do groźnych sprawców tego rodzaju przestępstw. Również w mojej aktywności jako prokuratora generalnego w stosunku do Sądu Najwyższego nierzadko niestety spotykam się z rozstrzygnięciami, które mnie smucą. Szanując oczywiście niezawisłe orzeczenia Sądu Najwyższego, nie mogę jednak podzielić często argumentów, z którymi spotykam się, wywodząc kasację wobec sprawców brutalnych zabójstw i morderstw, gdy Sąd Najwyższy odrzuca kasację, uznając, że nie znajdują one podstaw w związku z stwierdzeniem, oceną, jaką wyrażam w tychże kasacjach, kary niewspółmiernie niskiej wobec okrucieństwa zbrodni, jaka miała miejsce. Mógłbym podać wiele takich przypadków, ale odwołam się choćby do jednego z nich, znanego, myślę, wszystkim tutaj zebranym, mordu, do którego doszło w jednej z miejscowości na Zamojszczyźnie, gdzie małżeństwo zostało zamordowane przez dwoje młodych ludzi, w tym syna i jego narzeczoną. To okrutne morderstwo spotkało się w mojej ocenie stosunkowo łagodną reakcją karną wobec premedytacji, jaką sprawcy się dopuścili, niezwykłego okrucieństwa. Niestety Sąd Najwyższy nie podzielił w tym zakresie mojej oceny i wrażliwości związanej z zasadą sprawiedliwości, czyli odpłatą, sprawiedliwą odpłatą za zło, jakie zostało popełnione.
Takich przykładów, może nawet bardziej drastycznych, ale niekoniecznie znanych publicznie, mógłbym podawać więcej, jeśli Państwo będziecie zainteresowani, chętnie będę nimi służył. Ale również w tym zakresie prokurator generalny, w zakresie realizacji dobrej zmiany, w zakresie realizacji programu wyborczego, który żeśmy przyjęli na siebie w czasie kampanii wyborczej, jest konsekwentny i wywiązuje się ze swoich zadań. I myślę, że to jest dobra zmiana, bo czasami jednak udaje się i czasami okazuje się, że Sąd Najwyższy również podzieli tego rodzaju stanowisko zawarte w kasacji prokuratora generalnego wobec sprawców drastycznych zabójstw i drastycznych przestępstw. A co obiecywaliśmy w sferze sądownictwa? Ja pozwoliłem sobie na prędce przed przyjściem do Państwa wydrukować program Prawa i Sprawiedliwości, który miał miejsce, który został upubliczniony przed jeszcze kampanią wyborczą, był tworzony w czasie wielkiej konferencji w Katowicach, na której to konferencji można powiedzieć, że wszystkie założenia, które dzisiaj przedstawiamy, jeżeli chodzi o polskie sądownictwo, były już publicznie znane i przez nas wyartykułowane. I w tymże programie niektóre z nich, pozwolę sobie zacytać sformułowania, gwarantowaliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość po wygraniu wyborów zainicjuje rozwiązania ustawowe i organizacyjne prowadzące do usprawnienia sądownictwa i usunięcia narastających w nim patologii. Zmianie ulegną zasady wyłaniania kandydatów na sędziów. Obywatele nie mogą być pozbawieni wpływu na funkcjonowanie trzeciej władzy. Ma ona służyć społeczeństwu, ludziom, a nie samej sobie. Muszą istnieć skuteczne mechanizmy kontroli przeciwdziałające odrywaniu się ogni wymiaru sprawiedliwości od jego służebnej roli wobec społeczeństwa oraz mechanizmy korygowania błędów. Zaznaczaliśmy, że znacznie zwiększymy kompetencje ministra sprawiedliwości wobec sądów. Minister, jak było podane w tym programie, nie może zajmować się tylko sprawami administracyjnymi sądownictwa, lecz musi także być odpowiedzialny za należyte wypełnianie jego konstytucyjnych i ustawowych funkcji. Urealnione zostaną zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dotyczyć będą nie tylko prokuratorów, ale także sędziów. I wreszcie można też przeczytać, że w ramach obowiązującej konstytucji uczynimy sądem dyscyplinarnym w obu instancjach Sąd Najwyższy, który powinien także decydować o uchyleniu immunitetów sędziowskich. Mógłbym przywołać więcej zapisów zawartych w tym programie, ale myślę, że te, które już przywołałem, pokazują, że to, co znajduje się w przedłożeniu związanym z pakietem ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, jest dokładną realizacją naszych zobowiązań wyborczych, które były przez nas zapowiadane, uczciwie głoszone, publicznie dyskutowane w czasie kampanii wyborczej. Nikt nie ma prawa, jeśli szanuje zasady demokracji, kwestionować tego, że dziś właśnie realizujemy ten program. To my dochowujemy wierności zasadom demokracji. To my realizujemy nasze zobowiązania, któreśmy publicznie wyartykułowali, o których mówiliśmy, które były znane. I wyborcy mogli wybrać. Mogli wybrać między programem Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Nowoczesnej, partii Kukiza i Prawa i Sprawiedliwości. Wybrali jak wybrali. To jest mechanizm demokracji. Wybierali właśnie tego rodzaju program, który głosiliśmy, zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa i my ten program realizujemy. Kto się teraz nam dziwi i dlaczego, że chcemy być konsekwentni? Może ci z Państwa, bądź ta część polskich elit, która przywykła do tego, że kampania wyborcza to jest takie instrumentalne traktowanie Polaków i obywateli, którym się jedno mówi, a drugie się robi. Otóż my chcemy walczyć o inną jakość ułomnej polskiej demokracji. My chcemy walczyć o taką jakość polskiej demokracji, gdzie robi się to, co się mówi, gdzie za słowami idą czyny, gdzie czyny nie rozchodzą się ze słowami. I tego wyrazem jest nie tylko program 500+, nie tylko nasze działania na rzecz polskiej rodziny, nie tylko obniżanie wieku emerytalnego, ale również działania związane ze sferą wymiaru sprawiedliwości. Szanowni Państwo, jest tutaj, wierzę w to, szczera troska wielu z Was o demokratyczne zasady funkcjonowania polskiego państwa, polskiego społeczeństwa i rodzą się pytania, jak nasze propozycje mają się właśnie do mechanizmów demokratycznych, które są przecież objęte troską nas wszystkich i chcielibyśmy, aby funkcjonowały bez szwanku, a nawet zyskały na wartości poprzez zmiany, jakie proponujemy. No,
jeżeli mamy zastanawiać się nad tak postawionym pytaniem, ono było wielokrotnie stawiane przez wielu z Państwa, Pani i Panów senatorów w czasie swoich wystąpień, to pozwolę sobie jednak wyjść od pewnego spojrzenia na to, co dziś mamy, na ten system, który dzisiaj funkcjonuje. Otóż z całą pewnością można powiedzieć jedno, że polskie sądownictwo, trzecia władza, bo sądownictwo to jest władza, to jest wielka władza, ma najmniejszą legitymację demokratyczną spośród wszystkich władz, które funkcjonują w Polsce. Więc jeżeli faktycznie z troską pochylamy się nad mechanizmami demokratycznymi, jeżeli serio traktujemy zasady demokratycznego państwa prawa, nie tylko państwa prawa, nie sądokracji, nie państwa w państwie jako państwa sądów i sędziów, którzy sami siebie wybierają, wszystkim decydują, ale państwa demokratycznego z istoty swojej, to powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście ten system, jaki do tej pory funkcjonował, system korporacyjnego państwa w państwie, jest systemem demokratycznym w tym zakresie, czy Polska przy takim faktycznie ułożeniu ustrojowym funkcjonowanie polskich sądów rzeczywiście była państwem prawnym, tak jak opisuje to polska konstytucja, czyli demokratycznym państwem prawnym. No bo jaka jest legitymacja demokratyczna sędziów, którzy dzisiaj trafiają do sądownictwa i funkcjonują w polskim sądownictwie? Jaki jest mechanizm kontroli demokratycznej nad tymi sędziami? No ten mechanizm demokratyczny jest niezwykle skąpy, prawie żaden. Bo fakty są takie, że aby ktoś został sędzią, dziękuję bardzo, decyduje o tym Krajowa Rada Sądownictwa. A kto decyduje, kto znajdzie się w Krajowej Radzie Sądownictwa? No decydują przede wszystkim sami sędziowie. Można powiedzieć, że to jest taka kooptacja. Sędziowie decydują o tym, kto zostanie sędzią. Sędziowie decydują o tym, kto będzie awansował. Sędziowie decydują o tym, kto wobec kogo będzie wszczęte postępowanie dyscyplinarne albo nie wszczęte. Minister może tylko co najwyżej o to prosić, wnioskować. Sędziowie decydują o tym, kto zostanie wydalony ze swojej korporacji. A więc sędziowie decydują o wszystkim. Gdzie tu jest kontrola demokratyczna? Jedyny element wpływu demokratycznego państwa na proces powoływania sędziów to jest moment, kiedy prezydent wręcza akt nominacji, ale przecież to Krajowa Rada Sądownictwa podejmowała uchwały, która marginalizowała rolę prezydenta, stwierdzając, że on ma tak naprawdę do odegrania wyłącznie rolę notariusza i musi zawsze realizować decyzje, które trafiają do niego za sprawą wniosków Krajowej Rady Sądownictwa, a więc organu całkowicie zdominowanego przez sędziów. Więc te mechanizmy demokratycznej legitymacji, jeżeli chodzi o polskie sądownictwo i ustrojowe rozwiązania, jakie zostały przyjęte w ramach kompromisu, pewnego kompromisu przy okrągłym stole z postkomunistami, między stroną Solidarnością a komunistami, no niestety okazały się bardzo zawodne i wątpliwe z punktu widzenia legitymacji demokratycznej właśnie. W szczególności, jeśli sięgniemy do innych systemów prawnych, o których tu dzisiaj była mowa, europejskich, gdzie ten mandat demokratyczny sędziego, który wchodzi do zawodu, jest nieporównywalnie mocniejszy niż ma to miejsce w Polsce. I zresztą te nasze rozwiązania, które proponujemy, do tego właśnie zmierzają. One nie zmierzają do tego, aby władza polityczna dominowała nad sądami, jak niektórzy z Państwa mówią, tylko zmierzają do tego, aby władza sądownicza miała mocniejszą legitymację demokratyczną, by proces powoływania sędziów był bardziej transparentny. To chcemy zmienić. Ale też i podlegał określonej kontroli społecznej. Pojawiają się często zarzuty, że my naruszamy, i też w tej dyskusji one się przewijały przez cały dzisiejszy dzień w różnych wypowiedziach, że naruszamy zasady trójpodziału władzy. No ale pozwólcie Państwo w takim razie, skoro wobec takich bardzo ogólnych, generalnych zarzutów, które one tu padały i były przedmiotem Państwa refleksji, że odwołam się do modelu relacji pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą do państwa, które można powiedzieć jest takim właśnie modelowym przykładem zbudowania relacji w oparciu o zasady, jakie w swoim czasie wyartykułował francuski prawnik Montesquieu. Otóż to są Stany Zjednoczone. No, każdy z Państwa przecież, sądzę, słyszał o tym, że sędziów Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych powołuje prezydent za zgodą Izby Reprezentantów. No w takim razie, jeżeli przyjąć, że udział czynnika demokratycznego, czyli prezydenta w tamtym wypadku, który ma legitymację demokratyczną właśnie dlatego, że został wybrany przez naród w wyborach powszechnych, że udział poprzez podmiotową jego kompetencję wskazania określonej osoby do Sądu Najwyższego to jest złamanie zasady trójpodziału władzy, no to pytam, czy Stany Zjednoczone w takim razie są krajem, który przeczy tej zasadzie trójpodziału władzy, która to zasada jest właśnie tam w sposób najbardziej pełny wyrażona. I na tym polega właśnie różnica, że w Polsce ta legitymacja demokratyczna sędziego jest kompletnie
znikoma w stosunku do tej legitymacji demokratycznej, jaka ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. No ale nie idźmy tak daleko do Stanów Zjednoczonych, do tego modelowego systemowo rozwiązania, które odwołuje się właśnie do zasady Monteskiusza, trójpodziału władzy i balansu wpływu tych władz w określonych momentach na siebie. Bo to nie jest też tak, że w Polsce na przykład władza sądownicza nie ma wpływu na władzę wykonawczą. No ma w bardzo wielu aspektach, choćby kontrolując ustawodawstwo, jakie jest przygotowane przez władzę ustawodawczą, czy też wcześniej przygotowane przez władzę wykonawczą, czy też kontrolując proces wyborczy. Na różnych etapach jest wpływ realny władzy sądowniczej na władzę wykonawczą czy władzę ustawodawczą. No ale ten wpływ w drugą stronę no jest niezwykle wątły, jeśli w ogóle można o nim mówić w kategoriach poważnych. I my chcemy, żeby można było mówić w kategoriach poważnych o wzajemnym przenikaniu się tychże władz. I stąd nasze propozycje. Jeżeli chodzi o modelowe rozwiązania w krajach europejskich, one były tutaj przywoływane przez pana ministra Warchoła, ale odwołam się do jednego choćby przykładu największej demokracji europejskiej, czyli do Niemiec, bo przecież właśnie tam o tym, kto zostanie sędzią Sądu Najwyższego, o Sądzie Najwyższym dzisiaj tu rozmawiamy, nie decydują sami sędziowie, jak to jest w Polsce, sami sędziowie Sądu Najwyższego, bo dzisiaj w Polsce, jeżeli ktoś miałby zostać sędzią Sądu Najwyższego, to może zostać wtedy i tylko wtedy, jeżeli koledzy i koleżanki Sądu Najwyższego tak ustalą i tak zdecydują. Tylko wtedy. Nie ma innej możliwości i drogi dotarcia do Sądu Najwyższego, jeśli nie będzie się to podobać sędziom Sądu Najwyższego, jeśli nie zdecydują, że chcą, żeby dana osoba była sędzią Sądu Najwyższego. A w Niemczech jak to jest? No to jest drugi biegun zupełnie, jeżeli chodzi o rozwiązania. Otóż w Niemczech o tym, kto zostanie sędzią Sądu Najwyższego, decyduje z jednej strony komisja powołana w połowie przez Bundestag, a więc przez niemieckich parlamentarzystów mających legitymację demokratyczną, z drugiej strony powołana w połowie przez ministrów sprawiedliwości landowych, którzy wspólnie podejmują decyzję w głosowaniu tajnym, kto będzie kandydatem do Sądu Najwyższego. I co więcej, ta decyzja musi mieć jeszcze zatwierdzenie niemieckiego rządu w osobie ministra sprawiedliwości. Więc przecież to jest, można powiedzieć, diametralnie różny model wprowadzenia sędziów do Sądu Najwyższego niż ten, który obowiązuje w Polsce, gdzie jest zasada całkowitej kooptacji, gdzie to, jeszcze raz podkreślam, sami sędziowie decydują o tym, kogo sobie życzą wśród swoich kolegów sędziów. I nasze propozycje, które są w tymże przedłożeniu, które budzi takie kontrowersje, wywołuje emocje, jest związane często z nieuczciwą i nieprawdziwą argumentacją, która jest obliczona na wywołanie emocji społecznych, nie idą tak daleko, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o proces powoływania sędziów. Nie idą tak daleko, jak to ma miejsce w Niemczech, jeśli chodzi o proces powoływania sędziów. My chcemy, aby nadal to Krajowa Rada Sądownictwa, zdominowana przez sędziów, podejmowała decyzje wiążące czy kluczowe w procesie powoływania sędziów. My chcemy, aby ten system naboru do sądownictwa był dużo bardziej demokratyczny i transparentny, aby w sytuacji ogłoszenia wolnego stanowiska każdy, kto spełnia wymogi związane z znalezieniem się w tak zaszczytnym gronie, mógł aspirować na to miejsce sędziowskie i podlegał transparentnej, jawnej ocenie. My chcemy tylko wykluczyć mechanizm kooptacji, który ograniczał dzisiaj dostęp do sądownictwa, co już wyjaśniałem, zawężając kandydatów tylko do tych, którzy zostali wcześniej namaszczeni przez kolegów i koleżanki Sądu Najwyższego. Więc krótko mówiąc, to Krajowa Rada Sądownictwa w ramach demokratycznego, transparentnego, jawnego procesu będzie decydować o tym, kto w przyszłości zostanie sędzią Sądu Najwyższego. Oczywiście wiążącą ostateczną decyzję będzie podejmował prezydent, tak jak to ma miejsce zresztą dzisiaj. Ale z całą pewnością ten proces związany z opinią w Krajowej Radzie Sądownictwa będzie miał charakter kluczowy dla ostatecznego ukształtowania tej decyzji. A więc to nie rząd, nie minister sprawiedliwości jak w Niemczech, nie prezydent sam sobie jak ze wskazania palcem jak w Stanach Zjednoczonych, ale Krajowa Rada Sądownictwa w ramach jawnego konkursu, transparentnego, poddanego kontroli demokratycznej z udziałem później prezydenta będzie decydować o tym, kto jest sędzią Sądu Najwyższego, jeśli przejdzie ten proces, będzie spełniać wymogi określone w ustawie.
Jest rzeczą dość charakterystyczną i znamienną, że wielokrotnie padają tutaj odwołania do stanowiska różnych gremiów międzynarodowych, które służą jako uzasadnienie do zakwestionowania kierunku naszych reform i zmian, jakie proponujemy. Pozwólcie Państwo w takim razie, że wobec tej wybiórczości rozmaitych cytowanych dokumentów odwołam się również do tychże gremiów, które były tutaj tak często przywoływane, między innymi Komisji Weneckiej czy OBWE, które w swoich stanowiskach wcale nie były tak jednoznacznie konsekwentne, jakby to wydawało się z wypowiedzi niektórych mówców. Otóż Komisja Wenecka w jednym z swoich raportów z roku 2014 zauważyła bowiem, że w ciałach typu Rady Sądownictwa nie może być całkowitej dominacji sędziów, bo grozi to kumoterstwem, korporacjonizmem i tworzeniem się klik. I dlatego też jednym z elementów tej reformy, też związanej w konsekwencji z wyłanianiem przyszłych sędziów Sądu Najwyższego, jest zmiana zasad powoływania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa tak, aby nie był to proces skażony korporacjonizmem i wszystkimi negatywnymi zjawiskami, które temu towarzyszą. Zresztą również w jednej ze swoich opinii organizacja OBWE zapisała, pozwolę sobie zacytować, że na szczeblu międzynarodowym ogólnie uznaje się, że rady sądownictwa nie powinny składać się wyłącznie bądź w zbyt znaczącym stopniu z przedstawicieli sądownictwa, aby w ten sposób zapobiec dbaniu o interes własny, zjawisku wzajemnej obrony, kumoterstwa i zarzutom korporacjonizmu. I te, można powiedzieć, stanowiska, pod którymi jestem gotów się podpisać oboma rękoma, te stanowiska również inspirowały nas do przeprowadzenia tej zmiany w Polsce. Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że to właśnie polski model, polska konstrukcja ustrojowa sądownictwa jest spatrzona skrajnym korporacjonizmem. Można powiedzieć, że trudno szukać z lupą takiego systemu państwa europejskiego, który byłby tak bardzo podporządkowany korporacyjnym interesom i mechanizmom, jak właśnie polski system powołania sędziów, a zwłaszcza sędziów Sądu Najwyższego. Bo jeszcze raz powiem, polski system jest o tyle niewyjątkowy, że bez decyzji samych sędziów, kolegów, koleżanek sędziów, żaden inny kolega nie trafi do Sądu Najwyższego. I to jest czysta korporacja, to jest państwo w państwie, to jest mechanizm, który może rodzić patologię. I my chcemy wprowadzić mechanizm demokratyczny. Czy na tym polega zamach na instytucję Sądu Najwyższego, czy na sądownictwo, że chcemy, żeby bardziej transparentny proces i bardziej demokratyczny wyboru sędziów? Nie mogę podzielić takiego zarzutu i takiego stanowiska. Cytowałem w Sejmie, więc pozwólcie Państwo, że z szacunku właśnie dla Waszej Izby również odwołam się do cytatów osób, z którymi osobiście często się nie zgadzam, czasami się zgadzam, jak cytaty zaraz pokażą. No ale które są z całą pewnością postaciami znanymi polskiego życia publicznego, świata prawniczego i niejednokrotnie mają i miały niemały wpływ na funkcjonowanie polskiego porządku konstytucyjnego. Zwłaszcza z wielką estymą niejednokrotnie politycy Platformy Obywatelskiej wypowiadali się o obu tych osobach. Chodzi mianowicie mi o byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, pana prezesa profesora Rzeplińskiego i pana prezesa Stępnia. Otóż wbrew tym narracjom, które dzisiaj na użytek polityczny są tak jednostronnie przekazywane, które budują taki obraz sielanki polskiego sądownictwa, które wymaga jakichś tylko drobnych korekt i liftingu, że tam nic złego się nie dzieje, cytaty, jakie tutaj przywołam, zdają się wskazywać, że to nasza diagnoza i definicja dzisiaj rządzącego obozu Zjednoczonej Prawicy jest trafna i prawdziwa. Bo wtedy, kiedy nie było ferworu i dużych emocji politycznych, kiedy ten kurz bitwy w polityce się nie toczył, obaj panowie stawili diagnozę, która jest w pełni zgodna z tym, co dzisiaj my mówimy. Otóż cytuję wypowiedź pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Krajowa Rada Sądownictwa to państwowy związek zawodowy konserwujący interesy źle służące polskiemu sądownictwu. Czy można ostrzej opisać sytuację korporacyjnej patologii w polskim sądownictwie niż to, co zrobił pan profesor Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, autorytet i osoba powszechnie szanowana w środowisku polskiej opozycji? Krajowa Rada Sądownictwa, zacytuję jeszcze raz, to państwowy związek zawodowy konserwujący interesy źle służące polskiemu sądownictwu. Zresztą mówił więcej. Media informują o wcale licznych, jak na profesję ludzi, o nieskazitelnych charakterach, aferach korupcyjnych,
pijanych sędziach w machach sądów, pijanych sędziach za kierownicą samochodów, sędziach, sprawcach przestępstw pospolitych. Co do części tych afer, dotychczasowe mechanizmy ustawowe, korekcyjne są bezradne wobec siły układu, dodam, korporacyjnego układu, wobec przejawów demonstrowanej publicznie mentalności oblężonej twierdzy najważniejszych struktur naszego sądownictwa, najważniejszych struktur naszego sądownictwa, nie tylko Krajowej Rady Sądownictwa, a to również Sądu Najwyższego. I zilustruję to konkretnymi przykładami. Nie będę gołosłowny. Tak, ja podpisuję się pod tymi słowami pana profesora Rzeplińskiego. On powiedział prawdę. Tylko powiedział to wtedy, kiedy te słowa nie miały kontekstu politycznego i nie były związane z tym sporem i bitwą, która toczy się dzisiaj, budzi emocje i odbiera czasami rozum i spycha argumenty i racje gdzieś na sam bok i cień w polskiej polityce. Pan profesor Rzepliński mówił te słowa jednak w roku 2004 na łamach Gazety Wyborczej, która nie odcinała się od takiej diagnozy polskiego sądownictwa, a jego kolega, pan prezes Tępień, powiedział te same zbliżone słowa w każdym razie 10 lat później, czyli w roku 2014, mówiąc w swoim rozległym wywiadzie, na pytanie, czy KRS spełnia swoje funkcje i stoi na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, odpowiedział, że Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia tych funkcji. W praktyce jest ona miejscem zaklepywania, podkreślam słowo, zaklepywania kandydatów na sędziów. Każdy przychodzi tam ze swoim kandydatem i dba o to, żeby to właśnie on przeszedł. Dotyczy to także polityków, do których odpowiednie osoby potrafią dotrzeć. Czy traktujecie poważnie państwo pana prezesa, prezesa Stępnia? Czy to jest człowiek poważny? Czy mógłby mówić takie słowa bez pokrycia, rzucać je na wiatr i to mówić publicznie, gdyby nie miał ku temu mocnych podstaw? No chyba miał mocne podstawy, skoro takie diagnozy stawiał. I dalej mówi prezes Stępień. To nie jest najlepsze. Panie senatorze, z całym szacunkiem dla pana... Panie senatorze, bardzo proszę, z całym szacunkiem dla pana życiorysu, ale pan walczy o demokrację, a demokracja polega na wysłuchiwaniu wzajemnych stron. Ja pana wysłuchiwałem dzisiaj i chętnie wysłucham, jeśli będzie taka potrzeba jeszcze. Proszę mi pozwolić przedstawić te swoje racje. To nie jest... Kontynuuje prezes Stępień. To nie jest najlepsze miejsce na decydowanie o tym, kto zostanie sędzią. Krajowa Rada Sądownictwa dba o co? Czy dba o niezawisłość, czy dba o interesy zwykłych ludzi, którzy trafią do sądów? Co mówi pan prezes Stępień? Otóż pan prezes Stępień mówi, Krajowa Rada Sądownictwa dba o interesy korporacji sędziowskiej. Natomiast nie jest organem, który naprawdę dba o prawdziwą niezawisłość. I to jest sedno sprawy. My dokładnie tak diagnozujemy problem polskiego sądownictwa. Jako przerost korporacjonizmu. Jako państwo w państwie, jako środowisko, które czasami bardziej jako związek zawodowy dba o własne interesy w myśl zasady, że kruk krukowi oka nie wykole, a nie myśli w kategoriach dobra interesu publicznego o tym, jak podnosi najwyższe standardy polskiego sądownictwa, co zrobić, aby dbać o własną wiarygodność, co zrobić, aby przyłożyć rękę do przyspieszenia usprawnienia polskiego sądownictwa. I dlatego proponujemy te zmiany. Tylko dlatego proponujemy te zmiany, że taką właśnie podzielamy diagnozę. To, co... nas różni od naszych krytyków, to fakt, że w odróżnieniu od nich nie tylko stawiamy taką diagnozę, ale proponujemy jakieś rozwiązanie. Ja rozumiem, że możecie państwo mieć różne opinie co do nas, jeżeli chodzi o modelowe rozwiązania, jakie proponujemy, ale mieliście czas na to, aby zaproponować inne. PO i PSL miała ogromną większość samodzielnie, można powiedzieć, rządziła w Polsce przez całe 8 lat, mieliście też swojego prezydenta. Mieliście przytłaczającą większość. Mogliście zmienić wszystko. Mogliście poprawić ten wymiar sprawiedliwości, skoro takżeście go diagnozowali. Dzisiaj przewodniczący Tusk, wcześniej pan premier Donald Tusk, a dzisiaj jako przewodniczący słyszałem, że w telewizji mówił, że polski wymiar sprawiedliwości to jest chory i przywołał tutaj metaforę związaną z grypą. Przechodzi grypę. No to jest pewien postęp też w tych publicznych wypowiedziach pana premiera Donalda Tuska, ale ja bym spytał, a co zrobił, żeby tą grypę wyleczyć w czasie, kiedy mógł wiele zrobić dla polskiego społeczeństwa? Więc jeżeli nie zrobił, to ja bym go prosił, żeby nie przeszkadzał i dał nam szansę. Dał nam szansę zrobić to, co my proponujemy, tak jak dali nam wyborcy szansę realizować nasz program i co udowodniliśmy, że go realizujemy. Nie po to, by upolitycznić prokuraturę, ale po to, jak pokazałem państwu na wstępie, by poprawiać praworządność Polski, bezpieczeństwo Polaków i dbać o interesy polskiego państwa. I takie też, i wyłącznie takie intencje przyświecają nam, jeżeli chodzi o zmianę
zmianę w polskim sądownictwie. Zresztą z ciekawością przeczytałem wywiad pana profesora Rzeplińskiego ostatnio w jednej z gazet, w którym stwierdził, o tym nie wiedziałem, że Platforma Obywatelska w swoim programie miała propozycję w 2005 roku wprowadzenia bezpośrednich wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa, które dokonywałby kto? Polski Sejm. Można powiedzieć, to my skopiowaliśmy od was. My wpadliśmy na to trochę później. To był pomysł bardzo dobry. Dziś my to realizujemy. Pomóżcie nam to realizować. To jest wasz program w tym zakresie. Może z pewnymi modyfikacjami, ale jednak jest tutaj pewna zbieżność programowa. Szkoda, że po drodze państwo o tym programie zapomnieli, nie zrealizowali go, bo gwarantuję wam, że gdybyście to realizowali, Solidarna Polska głosowałaby za tym programem. Bo trzeba wprowadzić tlen demokracji do polskiej korporacji sądowej. Ponieważ skala patologii rozmaitej, o której jeszcze będę mówił, jest tam na tyle duża, że nie da się uczyć tego środowiska bez wprowadzenia pewnych zdrowych pierwiastków z zewnątrz i elementów kontroli społecznej, kontroli demokratycznej, właśnie mechanizmu demokratycznego państwa. Szanowni Państwo, a odnośnie pana senatora Rulewskiego pozwolę sobie zająć stanowisko. Pan senator był dzisiaj w innym ubraniu. Rano, ja rozumiem, że nawiązywał pan do swoich doświadczeń, ja bardzo szanuję się, że pan wiedział, jak i wielu też kolegów i z pańskiego ugrupowania, które znam, którzy mają piękną kartę, i z mojego ugrupowania, którzy mają bardzo piękną kartę z historii walki o wolność i to się ceni, ale w mojej ocenie ten spontaniczny happening, który pan senator zechciał coś dzisiaj dać mu wyraz, że szanuję, bo to jest pana oczywiście prawo, nie do końca jest adekwatny do tych zmian, które my w rzeczywistości proponujemy, bo jeżeli nawet nie chciałby się pan i państwo zgodzić z tym, co tu dzisiaj mówi i diagnozuje, że nasze propozycje nie zmierzają do ograniczenia demokracji, tylko do jej wzmocnienia właśnie w zakresie mechanizmów kontroli wyborów i funkcjonowania polskiego sądownictwa, no bo mamy wybór albo korporacja, albo demokracja, innego wyboru nie ma, tylko taki jest wybór, to chciałbym powiedzieć, że jeśli przyglądniemy się działaniom Sądu Najwyższego w obszarze dekumanizacji, która, jak wiem, jest też i troską leży na sercu panu senatorowi, no to niestety nie można tutaj być zbyt dumnym z tej działalności. I poniekąd można to zrozumieć, bo przecież charakter zmian w polskim sądownictwie był związany z pewną zasadą grubej kreski. Był związany z tym, że Krajowa Rada Sądownictwa właśnie na mocy kompromisu okrągłostołowego była prostą transpozycją i przeniesieniem elit, może poza Sądem Najwyższym, bo nie dotyczy Sądu Najwyższym, ale elit jednak sądowych, w dużym stopniu w każdym razie PRL-u, do powołanego organu Krajowej Rady Sądownictwa. Przecież wszyscy sędziowie, którzy tam trafili, to byli sędziowie, którzy trafiali do sądownictwa PRL-u z nominacji Rady Państwa i musieli spełniać pewne rękojmie związane z wykonywaniem zawodu wówczas, bo jak ktoś tej rękojmi nie spełniał, no to mógł się znaleźć poza zawodem i tacy byli przecież, choćby pani senator Kurska, którą państwo znacie, świętej pamięci. Więc jednym słowem, to środowisko kreowało później kolejnych sędziów, to środowisko budowało całą strukturę sądownictwa. No i trudno się dziwić, że jeżeli chodzi o badanie spraw związanych z zarzutami nadużyć i zbrodni popełnianych przez reżim komunistyczny, Sąd Najwyższy był niezwykle powściągliwy. Jest znana uchwała z Sądu Najwyższego, mam ją tu przed sobą, nie chciałbym daty tutaj przekłamać, która doprowadziła de facto do uchylenia odpowiedzialności karnej osób dopuszczających się zbrodni komunistycznej. Mianowicie w swojej uchwale, z 25 maja 2010 roku, Sąd Najwyższy stwierdził, że sprawcy niektórych zbrodni komunistycznych, takich jak pobicia, znęcania się, które były zagrożone karą odpowiednio 5 lat pozbawienia wolności, nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, bo dopatrzył się ich przedawnienia. Podobnie zresztą niezwykle kontrowersyjnie oceniane jest orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie ustawy lustracyjnej. Część interpretacji zawartych w orzeczeniach Sądu Najwyższego związanych z lustracją tak naprawdę wysadzają w powietrze i takie są fakty. Nie możemy z nimi przecież polemizować. No, trudno się temu dziwić, bo jeśli popatrzymy na zmiany w sądownictwie, jakie zaszły u naszego zachodniego sąsiada, do którego się wcześniej odwoływałem, czyli byłem NRD po połączeniu z RFN, to tam po 3 latach w sądownictwie zostało niespełna 20% sędziów,
którzy funkcjonowali w komunistycznym aparacie represji. Czy aparacie organów wymiaru sprawiedliwości, bo to był aparat represji, ale był też wymiar sprawiedliwości komunistycznego państwa. Więc Niemcy rozprawili się z tym zdecydowanie szybko. A jak na tym tle wygląda Polska? Otóż Polska wygląda tak, że na przestrzeni tego czasu usunięty z zawodu został dosłownie jeden sędzia. Jeden sędzia z uwagi na orzeczenia związane z wyrokami politycznymi, które zapadały w okresie komunistycznym. No, zestawienie tych dwóch krajów i sposobu dekomunizacji środowiska sędziowskiego jest chyba samo w sobie mówiące i nie wymaga komentarza. Ale dodam, że to nie wszystko, że Sąd Najwyższy wykazywał również kreatywną tutaj postawę, jeśli chodzi o usprawiedliwianie tych sędziów, którzy w okresie stanu wojennego wydawali wyroki również w oparciu o tak zwane prawo powielaczowe, czyli w oparciu o przepisy, które nie były jeszcze obowiązującym aktem prawnym, tylko był jeszcze nieobowiązującym papierkiem, który został przygotowany przez ówczesny reżim komunistyczny i zapadające wtedy wyroki, zdaniem uchwały Sądu Najwyższego, nie dają podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów, którzy wydawali wyroki karne w tym zakresie. No i my, nie kryję, podobnie jak bardzo wielu obserwatorów czy ludzi, którzy doznało krzywdy w okresie działania PRL-owskiego wymiaru sprawiedliwości, traktujemy tą twórczość orzeczniczą Sądu Najwyższego niezwykle krytycznie i nie podzielamy słuszności tego kierunku rozstrzygnięć Sądu Najwyższego. Nie wspomnę już o sprawie odpowiedzialności, pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców nawet nie tyle tych zbrodni komunistycznych, które miały miejsce w okresie Solidarności nieco wcześniej i później, ale również tych zbrodniarzy, którzy dopuszczali się zabójstw sądowych. Przecież po 1989 roku ponad 100 byłych sędziów normalnie funkcjonowało, którzy mają na sumieniu wyroki skazujące na śmierć ludzi całkowicie niewinnych. I co? Co zrobił Sąd Najwyższy w tym zakresie, by doprowadzić do ich odpowiedzialności? Jakie podjął działania, by z tymi ludźmi się rozliczyć? Jakie podjął działania? No to jest też pytanie, które można rzucać w eter, bo odpowiedź jest znana. I odpowiedź jest też inspirująca. I ona też jest jednym z motywów, nie kryje, naszych działań, które zmierzają do zmiany formuły funkcjonowania Sądu Najwyższego, bo nie zgadzamy się z takim kierunkiem tej wrażliwości wyrażanej w orzecznictwie Sądu Najwyższego co do rozliczeń z okresem komunistycznym. Jest okazja do dobrej zmiany i my chcemy tą zmianę dobrą również w tym obszarze ważnym, sądzę, dla Polski przeprowadzić. Zwłaszcza, że tolerancja dla wielkich win, dla wielkich zbrodni prowadzi również dla tolerancji dla drobnych win. Dla tych różnych win, dla których widzimy tolerancję już w okresie funkcjonującego dzisiaj wymiaru sprawiedliwości. Ja wspominałem moim koleżankom i kolegom, posłom, bo też jestem posłem, nie tylko ministrem, o spotkaniu, które całkiem niedawno miałem okazję odbyć z jednym z amerykańskich dziennikarzy, który przejęty informacjami, że w Polsce chcemy wprowadzić zamach stanu i złamać zasadę niezależności, niezawisłości sądownictwa, przepytywał mnie dość dokładnie co naszych zamiarów i zapytałem go między innymi wtedy, jaką sobie wyobraża taką oto sytuację, że sędzia w Stanach Zjednoczonych wobec wielkiej afery, która dotyka rodzinę prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest nagrany przez dziennikarza, że oferuje gotowość spotkania z panem prezydentem, oferuje gotowość ustawienia terminu pod żądanie pana prezydenta, terminu rozprawy, gwarantuje zaufanych sędziów i żeby pan prezydent się nie obawiał, że wszystko będzie dobrze, wszystko pod kontrolą. Jakby się potoczył los tego sędziego? No nie będę państwa przecież przekonywał, że ten dziennikarz był w ciężkim szoku, kiedy mówiłem mu o takiej sytuacji, a jeszcze większym szoku był wtedy, kiedy dowiedział się ze sprawą Sądu Najwyższego. Ten pan sędzia, prezes Milewski, dalej jest nieskazitelnym sędzią. To są te standardy. I dlatego jest nasza zmiana. Bo jeżeli wy wierzycie, że ten Sąd Najwyższy, który takiego człowieka, tak skompromitowanego, dalej uznaje za nieskazitelnego i mówi, że do niego mają chodzić ludzie z przekonaniem, że on wyda sprawiedliwy wyrok, to naprawdę to są... To już są kpiny, które myślę, że każdego z was mogą poruszyć. I dlatego są te propozycje zmiany. Można powiedzieć, że wspominałem o tym zresztą w Sejmie, że pan prezes Milewski, sędzia na telefon w związku z aferą Ambergold, można powiedzieć, że był pechowcem w ogóle, biorąc pod uwagę praktykę funkcjonowania polskiego sądownictwa dyscyplinarnego, dlatego że jego kolega, pan Henryk P.
Pieczkowski, który jest przewodniczącym Wydziału II Cywilnego Sądu Najwyższego, również dzisiaj jest tym przewodniczącym wedle mojej wiedzy, został nagrany, kiedy udzielał informacji swojemu koledze z Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak sporządzić kasację dla klienta, dla kolegi, która miała być rozpatrzona właśnie przez ten Sąd Najwyższy. Więc pan sędzia, przewodniczący, ważny przewodniczący wydziału, okazuje się, zamieniał się w adwokata. Pytanie, czy bezinteresownego adwokata, bo takie pytanie i odpowiedź na nie chciała znaleźć prokuratura, ale okazało się to niemożliwe, bo jest inne orzeczenia Sądu Najwyższego, które mówią, że to są owoce zatrutego drzewa i nie wolno takich nagrań wykorzystywać. Zresztą bardzo ciekawa interpretacja, która zrodziła się, można powiedzieć, w Sądzie Najwyższym, też w dość specyficznej sytuacji, bo ją znam, muszę państwu powiedzieć, Centralne Biuro Śledcze nagrało w ramach rozpracowania jednej z grup przestępczych kilku sędziów. Tak się dziwnie układa, że te sprawy się jakoś ze sobą zbiegły i nagle pojawiła się uchwała Sądu Najwyższego, który stwierdził, że nie wolno wykorzystywać takich dowodów, tego typu dowodów w sprawach karnych, jeżeli wcześniej nie był wydany również zgoda na podsłuch na określone osoby, które się wgrały. Krótko mówiąc, no takie sprawy regularnie bez tych zgód następczych zaczęły być w Polsce umarzane. No super sprawa, prawda? A czy wiecie państwo o tym, że tego rodzaju zgody następcze to jest swoisty twórczy wymysł przede wszystkim polskiego sądownictwa, bo w ogromnej większości krajów europejskich takie rozwiązania nie funkcjonują? Czy to nie daje wam też do myślenia? Dziwny zbieg okoliczności, zdarzeń i kalendarzu, że oto pojawią się sędziowie podejrzani o korupcję, wgrali się, a później pojawia się uchwała Sądu Najwyższego, właśnie Sądu Najwyższego, która mówi, że trzeba zgody następcze. Czy to buduje zaufanie do tego sądu i do standardów ludzi, którzy tam występują? Bo sądzę, że niekoniecznie. Zresztą owoce zatrutego drzewa miały wyraz również w innej aktywnej działalności Sądu Najwyższego, czego dokładnym przykładem znanym wszystkim Polakom jest sprawa pani poseł Sawickiej i tych no, niezwykle kompromitujących rozmów, nagrań, żądań pieniędzy od funkcjonariuszy CBA. I okazało się, zresztą kiedyś to bardzo dosadnie, za co dziękuję, pan senator skomentował, że sąd, tak, nie mylę się, chyba pan senator to komentował, tak, że na życzliwość sądu tutaj można było liczyć. Ja bym wolał, żebyśmy nie mieli takich sądów, na których życzliwość mogą liczyć politycy, panie senatorze. I też służy właśnie temu ta nasza propozycja powołania Izby Dyscyplinarnej, zmian funkcjonowania Sądu Najwyższego. Zresztą ta zasada, można powiedzieć, nie została zaniechana w interpretacji Sądu Najwyższego, bo całkiem niedawno, w styczniu tego roku, Sąd Najwyższy, można powiedzieć, odwołując się do tej myśli, tej rozumowania, wykładni, interpretacji, przyjął, że sprawcy przestępstw związanych z ukartowaniem przetargów przy budowie dróg i autostrad w związku z Euro 2011, mimo że sprawy zostały znakomicie udokumentowane, tu chcę oddać, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod rządami Platformy Obywatelskiej. W tym wypadku akurat funkcjonariusze pod rządem Platformy Obywatelskiej spisali się i za co im dziękuję i też tym, którzy ich nadzorowali. I te znakomicie udokumentowane przestępcze działania grupy osób, która to grupa żerowała na polskich podatnikach, na ogromnych pieniądzach, które były przeznaczone na budowę dróg i autostrad, ustawili przetargi, prokuratura wysłała akt oskarżenia, Sąd Najwyższy zresztą ostatecznie przypieczętował ich uniewinnienie, stwierdzając, że to jest działanie sprzeczne z utartym porządkiem prawnym, z ich interpretacją tego porządku prawnego, mimo że zrobił to wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, co bardzo mocno dowiodłem w przedłożonej kasacji. Szanowni państwo, nie ma zgody na tego rodzaju interpretacji, tego rodzaju orzecznictwo, które chroni w swojej konsekwencji aferzystów, i to wielkich aferzystów, a jest z drugiej strony niezwykle wręcz pryncypialne i twarde wobec maluczkich. Państwo nie może być, w tym wymiar sprawiedliwości, sądy silny wobec słabych, a słaby wobec silnych. Taka jest logika naszych działań. Tak działamy, dlatego w sposób zdecydowany wobec wielkich cwaniaków, którzy, mając gigantyczne pieniądze, wyłudzali warszawskie kamienice, czy jeszcze większych cwaniaków, mając jeszcze większe pieniądze, wyłudzali gigantyczne pieniądze w ramach mafii VAT-owskiej. I tak chciałbym, żeby też myślały polskie sądy i polscy sędziowie, również polskiego Sądu Najwyższego. I to nie ma nic wspólnego z polityką. To ma wiele wspólnego natomiast z odpowiedzialnością za polskie państwo i za zwykłych obywateli. Tego też jestem przekonany, chcą Polacy. I my tego chcemy i dlatego te reformy przedstawiamy. Bo nie wierzymy w to, że to się zmieni, co ma miejsce, jeżeli będzie dalej tak, jak było. Drodzy państwo, mówimy o VAT-ie.
To też i tutaj chciałbym oddać, co się należy Sądowi Najwyższemu, dlatego że było też tu i twórcze orzecznictwo i działanie Sądu Najwyższego, które w 2008 roku doprowadziło do przyjęcia takiej interpretacji, że sprawy karuzel VAT-owskich, sprawy VAT-owskie, sprawy przestępstw VAT-owskich były interpretowane wyłącznie na gruncie kodeksu karnego skarbowego. Tego rodzaju stanowisko Sądu Najwyższego doprowadziło do masowego umorzania spraw w polskiej prokuraturze. Dlatego, że prokuratura doszła do wniosku, że skoro Sąd Najwyższy stwierdził jasno, że nie można stosować zasad kodeksu karnego, który rządzi się znacznie surowszą karą w stosunku do tego rodzaju przestępców i znacznie dłuższym okresem przedawnienia, to znaczy, że sprawy są z góry skazane na porażkę. Można powiedzieć, to był gigantyczny prezent dla mafii VAT-owskiej i to było znowu orzeczenie Sądu Najwyższego. 2008 roku mogę podać sygnaturę. I to też jest kolejny powód, dla którego uważam, że zmiany w Sądzie Najwyższym są uzasadnione. Chciałbym też oddać prawdę, że pod wpływem szerokiej krytyki, narastającej krytyki medialnej, opinii publicznej wobec gigantycznej, narastającej dziury budżetowej związanej z VAT-em, która moim zdaniem była w dużym stopniu, czy w ogromnym stopniu spowodowana właśnie tą bezkarnością, która wynikała też z tego stanowiska Sądu Najwyższego, doszło do zmiany tego stanowiska bodaj w 2013 roku albo 2012, już w tej chwili daty nie pamiętam, i Sąd Najwyższy stanął już wówczas na właściwym stanowisku, w którym wskazał, że należy również takie zdarzenia kwalifikować nie tylko jako wyczerpanie czynu zabronionego w kodeksie skarbowym, ale również w kodeksie karnym. I tym samym grozi sprawcy surowsza odpowiedzialność karna. I to był dobry krok, no ale przez wiele lat niestety, można powiedzieć, Sąd Najwyższy dał glejt dla wielkich aferzystów, bo przecież biorąc pod uwagę krótkie przedawnienia, biorąc pod uwagę niskie kary, no to była zachęta do tego rodzaju przestępstw, konsekwencji. Ja nie mówię, że to był cel, bo ja nie wiem, jakie były motywy, które tkwiły w głowach sędziów, którzy zdecydowali się zająć takie stanowisko, ale ja mówię o konsekwencjach takiego stanowiska. Tak? Ja kazałem zbadać jako prokurator generalny postępowanie prokuratorów w tym zakresie i mogę Państwu powiedzieć, że były nawet wytyczne w prokuraturze wydane przez ówczesnego zastępcę prokuratora generalnego, który nakazał wziąć pod uwagę to stanowisko i w konsekwencji umarzać sprawy, jeśli one się już przedawniły i brać pod uwagę tylko i wyłącznie rygory kodeksu karnego skarbowego wobec sprawców tak gigantycznie groźnej przestępczości wymierzonej w polskie państwo. A można też znaleźć i takie orzecznictwo Sądu Najwyższego, które pokazuje na ten pryncypialny i twardy charakter, jak choćby wspominane tu i przez mojego zastępcy, pana ministra, doktora Warchoła, orzeczenie, które w sposób bardzo stanowczy rozprawiło się z panią skazaną za zjedzenie za 68 groszy, tyle wartego wafelka w jednym z supermarketów. Zresztą kobieta była chora na cukrzycę. No i tutaj Sąd Najwyższy, jak wobec pani Sawickiej, czy wobec tych sprawców karuzel VAT-owskich, czy wobec tych sprawców ukartowanych umów w budowie dróg i autostrad, no nie był już tak wspaniałomyślny. A szkoda, bo tutaj akurat warto było być wspaniałomyślnym. To tam jeszcze też jakby swoje doświadczenie z działania Sądu Najwyższego, które było dla mnie bardzo niemiłym zaskoczeniem wtedy, kiedy po raz pierwszy byłem prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości. Mianowicie Sąd Najwyższy, czy polska doktryna, nauka prawa, zarówno w okresie międzywojennym, jak i w okresie Polski Rzeczpospolitej Ludowej, jak i później w okresie już wolnej Polski, konsekwencje stała na stanowisku, że jeżeli osoba była uprzedzona odpowiedzialności karnej, to wówczas składając zeznania, jeżeli składała fałszywe zeznania, to ponosiła odpowiedzialność karną. Myślę, że to było i to jest rozwiązanie w pełni racjonalne i słuszne, dlatego że osoba uprzedzona odpowiedzialności karnej mogła uchylić się od odpowiedzi na pytanie i była o tym pouczana. I oto okazało się, że nagle, dziwnym trafem akurat wtedy, kiedy konsekwencje tego przepisu, no może to dziwny zbieg okoliczności akurat, bo ja zakładam, że to dziwny zbieg okoliczności, mogły dotknąć bardzo wpływowego miliardera, byłego ministra, sprawa znalazła się w centrum zainteresowania politycznego, pojawiło się stanowisko Sądu Najwyższego, które zmieniło o 180 stopni dotychczasową wykładnię tego przepisu, uznając, że można kłamać w takich sytuacjach. Dość ciekawa konstrukcja. Też raczej nieobecna w większości państw europejskich, tak żeśmy to porównywali. Ale co jeszcze ciekawsze, w treści uzasadnienia tegoż rozstrzygnięcia pojawiło się odwołanie do rzekomego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego przynajmniej moi współpracownicy i eksperci później, którzy pisali też glosę,
nie doszukali się, choć włożyli wielki wysiłek, by go znaleźć. A cytat odwołujący do tego rzekomego orzeczenia, jak byk w tym uzasadnieniu się znajduje. Charakterystyczne i znamienne, ale mam nadzieję, że zdarzenie już, które nie będzie miało swoich kolejnych powtórek w wydaniu Sądu Najwyższego, który mam nadzieję zostanie w przyszłości zbudowany w polskim sądownictwie. Drodzy Państwo, sądownictwo w Polsce wymaga gruntownej zmiany. I wszyscy tutaj obecni o tym wiemy. Mamy odwagę przedstawić zmiany, które w naszym przekonaniu idą w właściwym kierunku. Mianowicie odchodzą od modelu korporacyjnego, bo to jest główna idea, przechodzą do modelu demokratycznych mechanizmów kontroli funkcjonowania polskiego sądownictwa. I ta zmiana jest konieczna. Ja nie powiem, że ona jest doskonała, że ona jest idealna. Nie ma rozwiązań idealnych. Chciałbym, żeby takie były, ale my nie znamy takich. I chyba wy też nie znacie, bo nie przedstawialiście innych. Ja przedstawiam rozwiązania, które wydają się być optymalne, które są zestawieniem też pewnych doświadczeń, które funkcjonują w różnych krajach europejskich, bo te mechanizmy były tu i przywołane i które powodują, że ta kontrola demokratyczna, bo co by nie mówić o tej demokracji, na nią można wiele psioczyć i mówić złych słów, to jednak ona jest jedynym mechanizmem, który może mieć tu i zastosowanie. I dlatego takie w tym kierunku idą te nasze propozycje. I tak, takie one przybrały kształt. Jest rzeczą przecież no, nie dającą się zakwestionować, że to poczucie pewnej nadzwyczajności czy kastowości właśnie, jak sama prominentna przedstawicielka tego środowiska użyła tego słowa, tego zwrotu, stąd upoważniła nas, nie tylko mnie, by się do tego odwoływać, no jest problemem tego środowiska. Jeżeli na pierwszym kongresie polskich sędziów, z udziałem najważniejszych polskich sędziów, najważniejszych sądów, rzecznika praw obywatelskich, prezesa Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, szefa Krajowej Rady Sądownictwa, prominentna, jeszcze raz podkreślę, szefowa jednego ze związków stowarzyszeń sędziowskich powiedziała, że my jesteśmy nadzwyczajną kastą, no to przecież tak na zdrowy rozum to powinno się spotkać z jakimś głosem krytycyzmu, odrzucenia, no, pewnego zawstydzenia. Tymczasem reakcją na te słowa były gromkie oklaski. I to jest, można powiedzieć, taki termometr, barometr, to jest jakby pokaz tego problemu, który diagnozujemy nie tylko my w polskim sądownictwie tej właśnie nie tyle kastowości, co sama pani sędzia była uprzejma powiedzieć, tylko korporacjonizmu, który prowadzi do patologii, prowadzi do tworzenia się wewnętrznych spółdzielni, o których mówią zresztą często sami sędziowie, zwłaszcza tych niższych instancji. Nie ma rozwiązań idealnych, ale jedynym możliwym rozwiązaniem, które jest drogą do zmian w sferze organizacyjnej polskiego sądownictwa, to jest uruchomienie mechanizmów demokratycznych. I pamiętajcie Państwo, ten mechanizm jest zagwarantowany również dla wszystkich kolejnych ekip, które będą rządzić Polską. My nie będziemy rządzić Polską wiecznie i być może w przyszłości państwo lub ktokolwiek inny przejmie tą pałeczkę. Uważam, mając krytyczny stosunek do tego, co robi dzisiaj opozycja, że nie ma gorszego rozwiązania niż utrzymanie modelu korporacyjnego. Nie ma nic gorszego, co mogłoby spotkać polskie sądownictwo, niż utrzymanie tej korporacyjności, która przez samych sędziów, niektórych z tych sędziów jest nazywana kastowością. To jest droga donikąd. Nawiasem mówiąc, od jednego z sędziów, który uczestniczył w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa, otrzymałem taką karteczkę, którą Państwu pokażę, którą on uzyskał jadąc na wybory KRS-u. Otrzymał on i wszyscy jego koledzy, która opisywała nazwiska, na które trzeba głosować. I taka to jest demokracja właśnie sędziowska. To są te nazwiska, te osoby zostały oczywiście wybrane i ten sędzia jadąc wiedział już, na kogo ma zagłosować i zagłosował, no bo takie były wewnętrzne relacje, chociaż co szanuję, zachował tu wobec tego właściwy krytycyzm i był w stanie to przyznać. Krótko mówiąc, my mamy bardzo mocne podstawy do tego, aby przeprowadzić reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości i liczne afery, które dotyczą tego środowiska, również te ujawniane ostatnio przez media, które spotkały się z taką dość specyficzną reakcją pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która z jednej strony oskarżała nas, polityków, że te afery się pojawiają w mediach, z drugiej strony te media, że one o tym piszą, no niestety są przejawem jakiegoś problemu, bo skala, ilość tych afer również związana jest z takimi no, przykrymi z wydarzeniami pospolitych przestępstw, typu kradzież pendrive'ów, kradzież spodni, kradzież kiełbasy, kradzież 50 zł, czy przeklejanie metek na
pamiętnikach, to może nie są wielkie sprawy, bo nie są, ale są sprawy, które mówią o jakimś kryzysie w sferze etycznym w tym środowisku i dlatego tak kluczowe znaczenie ma powołanie, drodzy Państwo, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest rzeczywiście zmiana epokowa, to jest zmiana ustrojowa i uważamy, że ona jest ze wszechmiar uzasadniona, bo tylko w ten sposób można uruchomić mechanizm, który pozwoli na eliminowanie z tego środowiska niepozbawionego wielu szlachetnych ludzi, wartościowych sędziów, tych czarnych owiec. By nie było tak, jak z decyzją Sądu Najwyższego na temat prezesa Milewskiego. By nie było tak, z niedawnym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, które wiele osób zbulwersowało, gdy okazało się, że sędzia nie zapłacił mandatu, skłamał i Sąd Najwyższy w tym roku stwierdził, że sędzia ma prawo kłamać, uchronił go od odpowiedzialności za płacenie mandatu, a przy okazji też za odpowiedzialność dyscyplinarną, która powinna go spotkać, mimo moich żądań w tym zakresie skierowanych jako prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, przepraszam, w tej roli występowałem do sądu. Nie zgadzam się z takimi standardami etycznymi i wiem, że jeżeli utrzymamy to, co jest, to będzie jak było, a my chcemy, żeby nie było jak było. My chcemy, żeby było inaczej, my chcemy, żeby standardy etyczne były w zupełnie innym miejscu, na innym poziomie. I jedyną drogę, jaką widzę, aby to zmienić, jest powołanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Takiej izby, do której trafią ludzie powołani przez Krajową Radę Sądownictwa, niezdominowaną przez ten pierwiastek korporacyjny, wybrani, sędziowie też w większości, ale wybrani przez parlamentarzystów, nie mających tego rodzaju powiązań, jak właśnie ta karteczka, którą przed chwilą pokazałem, zależności związanych z przyszłym awansem i karierą, którzy będą mieli odwagę wybrać do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ludzi nieskazitelnych, twardych, pryncypialnych, których w sądownictwie nie brakuje. I oni, jako niezawiśli sędziowie, mogą uczciwie i sprawiedliwie podejmować decyzje co do tych właśnie ludzi niegodnych wypełnienia tego zawodu, usuwając ich i tym samym podnosząc zaufanie do sądownictwa, odbudowując tym samym autorytet polskiego sądownictwa. Nie ma innego mechanizmu. Wierzę w to głęboko i dlatego przedstawiam Państwu tą propozycję o powołaniu Izby Dyscyplinarnej i zmiany w Sądzie Najwyższym w tym zakresie. I ma to związek, wbrew temu, co było tu mówione, również z zasadą prawidłowego i szybkiego i sprawnego działania sądów. Bo pamiętajcie Państwo, że Europejski Trybunał Praw Człowieka jest zawalony skargami polskich obywateli, którzy skarżą się na przewlekłość działania polskich sądów, którzy skarżą się na przewlekające się uzasadnienia, które są odwlekane miesiącami przez poszczególnych sędziów. I temu właśnie ma służyć mechanizm dyscyplinarny, aby tych, którzy nie wywiązują się należycie swoich obowiązków, zdyscyplinować poprzez orzeczenie należytej kary, również kary finansowej, które wprowadzamy, do obniżenia do 20% wynagrodzenia na 2 lata. I to zadziała, bo jak uderzymy po kieszeni, to sędziowie, ci, którzy oczywiście nie wywiązują się z swoich zadań, którzy przewlekają przygotowanie uzasadnień, zaczną inaczej podchodzić do swoich obowiązków. Jeżeli nie ma kija, ale takiego, który jest w rękach sędziów, niezawisłych sędziów, a ludzi przyzwoitych i pryncypialnych, których chcemy, żeby tam się znaleźli. Wszystko ma się stać w świetle opinii publicznej i w świetle reflektorów. Nic nie ma być ukryte. To dzisiaj są mechanizmy ukryte, to dzisiaj są te karteczki, a my chcemy, żeby wszystko było jawne i transparentne i odwołując się do mechanizmów demokratycznych. Szanowni Państwo, zmiana ustrojowa Sądu Najwyższego jest jednym oczywiście z etapów z Krajowej Rady Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych, jednym z etapów zmian, które chcemy przeprowadzić w sądownictwie. Przygotowujemy, są bardzo zaawansowane plany związane z ograniczeniem kognicji, zmianą też zasad i rozpatrujemy też zmiany zasad i zakresu kognicji Sądu Najwyższego. Ale na to wszystko przyjdzie czas. Nie da się wszystkiego zrobić od razu. Nie od razu Kraków zbudowano. Konsekwentnie, krok po kroku realizujemy nasz program. W sferze wymiaru sprawiedliwości, w sferze społecznej, w każdej innej dziedzinie, do której zobowiązaliśmy się wobec Polaków lojalnie naprawić rzeczywistość i poprawić mechanizmy działania polskiego państwa. Przyszło mi odpowiadać za sferę wymiaru sprawiedliwości i na tyle, na ile potrafię, w sposób lojalny wobec polskiego państwa, lojalny wobec mechanizmów demokratycznych, lojalny wobec polskich obywateli, przedkładam zmianę, która jest jedyną moim zdaniem możliwą do tego, aby poprawić kondycję polskiego sądownictwa. I to jest dobra zmiana. Dziękuję bardzo.